Halo, halo, ludzie, hipisi, hipsterzy i kosmici, mówi do was Chnurko na Esur. Dzisiaj będziemy mówić na temat Tommy'ego Towla 16-letniego. W poprzednim odcinku było o Tommy'ego Towlu 14-letnim, który był takim rodzynkiem, jeżeli chodzi o whisky z destylarni Tommy'ego Towla. On był rodzynkiem, ponieważ tam mieliśmy do czynienia z whisky, która nie była filtrowana na zimno, nie miała dodanych barwników, miała natomiast 46%, więc podwyższony woltaż. Tutaj wracamy do tradycyjnego, powiedzmy, tradycyjnego sposobu butelkowania whisky przez Tommy'ego Towla, także mamy 40% alkoholu, mamy filtrację na zimno, mamy dodane barwniki, mamy znowu leżakowanie w beczkach po bourbonie i nie mamy nic wspomniane na temat jakiegokolwiek dodatkowego finiszowania, także z jednej strony może to być whisky do tej 14 dosyć podobna, ale o tym się przekonamy za chwilę. Ciekawostka jest taka na temat tej 16, że to jest w ogóle pierwsza whisky, którą Robert Fleming, jako tutaj jest powiedziane, że to jest master distiller, sporządził, czy też wyprodukował, czy też wytworzył jako pierwszą whisky, którą Tommy'ego Towla sprzedawał po byciu przyjętym przez Angus & Dundee. I po zaczęciu sprzedaży faktycznie single maltów, ponieważ jak wiemy destylarnia Tommy'ego Towla jest dosyć młodą destylarnią, założoną w latach 60. XX wieku. Przez jakiś dłuższy czas tego istnienia była w rękach White & Mackay i od 2000 roku jest w rękach Angus & Dundee. Także 16-letni single malt Tommy'ego Towla to był pierwszy single malt, który był produkowany przez Tommy'ego Towla. Destylarnia chwali się na swojej stronie, że w latach 2003-2010 na czterech różnych iteracjach zawodów International Wine and Spirits Competition ta whisky przywoziła różne medale. Jakie medale, to już niespecjalnie chcą się chwalić, natomiast udało mi się dokopać do ciekawszej i może nie tyle bardziej miarodajnej, co jakiejś bardziej pamiętnej, do bardziej pamiętnego wyróżnienia z jakichś tam lat wcześniejszych. I to jest to, że w 2012 roku Jim Murray w swojej Biblii Whisky dał tej whisky ocenę 94,5 punkta na 100 punktów. Z takich nagród, które są troszeczkę bardziej na bieżąco i na czasie faktycznie, to mamy w 2019 roku International Wine and Spirits Competition, gdzie 16-letni Tommy'ego Towla dostaje złoty medal w kategorii single maltów ze Speyside. I tak samo zresztą też i poprzednio prezentowany Tommy'ego Towla 14-letni też w tej kategorii dostaje złoty medal, ponieważ można w tej kategorii dostać kilka złotych medali, przecież kilka różnych whisky może w danej kategorii dostać złote medale, w zależności od tego, ile dostaną punktów, to się łapią na jakieś tam konkretne wyższe czy też mniej niższe widełki. Ciekawostką jest to, że powoli zaczyna się stawać coraz bardziej popularny przegląd whisky, który nazywa się Scotch Whisky Masters z Business Insidera. I w latach 2019 i 20 ta właśnie whisky dostaje złoty medal, złote wyróżnienie w tym właśnie przeglądzie. Tak jak mówiłem, mamy 40%, mamy filtrację na zimno, mamy dodane barwniki, mamy około 43 funtów w Wielkiej Brytanii, troszeczkę mniej niż 46 funtów w Wielkiej Brytanii, albo 245-250 zł w Polsce, także ta whisky jest w Polsce droższa niż 14-latka, a 14-latka jest w Wielkiej Brytanii trochę droższa niż ta 16-ka. Także mamy tutaj taki dziwny rozrzut, powiedzmy, między cenami tych whisky, więc mamy 14-kę, ale trochę mocniejszą, albo 16-kę, ale trochę słabszą w bardzo podobnym przedziale cenowym. Trzeba zobaczyć, co tutaj będzie na nosie. No i tutaj mamy jednak dużą różnicę w porównaniu do tej 14. Mamy śliwki w czekoladzie, mamy toffee, mamy jakąś taką bardzo delikatną dębinę, gdzie tam ta dębina była dużo bardziej na przodzie. Tam ta whisky była dużo bardziej słodowa, dużo bardziej taka faktycznie wydestylowana, faktycznie taka bardzo mocno prowadzona spirytusem. Tutaj jednak dużo bardziej czuć już wpływ leżakowania, czy też wpływ z drewna z tego okresu leżakowania, troszeczkę wydłużonego. Nie jakoś dużo, ale jednak troszeczkę wydłużonego. Więc mamy orzechy, mamy trochę owoców, mamy jabłka, mamy znowu gruszki, ale nie są to takie rozgotowane jabłka, to są takie bardziej świeże jabłka. Mamy trochę skórki pomarańczy i mamy jakąś taką słodycz, która może się kojarzyć trochę z miodem albo toffee w zapachu. Natomiast
ten aspekt taki, który kojarzy się bardzo mocno z płatkami śniadaniowymi i ze zbożem taką stroną spożywczą, to tutaj aż tak bardzo nie jest na przodzie, ale zobaczymy w takim razie, co będzie na języku. Także slandzie. Na języku mamy dużo więcej słodyczy. Mamy śliwki w czekoladzie, tak jak mówiłem, mamy jabłka, mamy gruszki, mamy skórki pomarańcze, mamy trochę orzechów, mamy trochę dębiny, mamy trochę miodu, takich faktycznie trochę jednak jest tutaj takich płatków śniadaniowych z polanych miodem. Jest trochę dębiny, jest trochę cynamonu, jest trochę może jakichś prażonych migdałów. Jest trochę takiego aspektu, który kojarzy mi się z takim bardzo delikatnym, taką powiedzmy z kawałego świata się kojarzy z reakcją Maillarda i z reakcją karmelizacji różnych substancji organicznych. Także nie dziwię się, że gdzieś w opisach sensorycznych tej whisky pojawia się trochę kawy, pojawia się jakieś macchiato albo coś w tym stylu, ponieważ ten taki aspekt takiego prażenia, czegoś takiego podprażonego tutaj jest faktycznie trochę wyczuwalny. Albo nawet i trochę aspekt czegoś takiego podtostowanego. I powiedziałbym, że na przykład jakiś tosty z ciemnego chleba, takie świeże, jeszcze chrupkie, posmarowane masłem albo coś w tym stylu, to tutaj jest jakiś taka reakcja takiego wypieku, ale wypieku dosyć mocno już skarmelizowanego, dosyć mocno opieczonego faktycznie. Takie brązowe kolory właśnie w tym stylu. Trochę miodu, trochę czegoś w stylu krówki, trochę czegoś może w stylu tofifi, ale ta część taka karmelowo-orzechowo-nugatowa właśnie, bardziej niż czekolada. Czekolady może trochę tutaj jest, ale takiej bardziej nie stricte gorzkiej, tylko może trochę deserowej, ale zdecydowanie nie mlecznej czekolady. Trochę takie gruszki, jabłka, cynamon, goździki, trochę jakiegoś takiego suszu grzańcowego można tutaj będzie wyczuć, ale wydaje mi się, że ta whisky w takiej wersji 16-letniej z takim leżakowaniem zyskałaby jednak dosyć dużo, gdyby to ona była w 46% robiona. I wydaje mi się, że mimo wszystko z tych dwóch, kiedy ich testowałem niezależnie, robiąc sobie notatki, robiąc research pod nie, wydawało mi się, że ta 16 jest jednak fajniejszą opcją, jest słodsza, jest trochę mniej dębowa, trochę mniej słodowa. Natomiast teraz po wypiciu ich obu, tak trochę w większym skupieniu i w większej ilości, wydaje mi się, że ta 14 była po prostu ciekawsza, bo w niej trochę więcej elementów i trochę więcej, może nie tyle pazura, co trochę więcej jakiejś takiej cechy charakterystycznej, która by ją jakoś bardziej wyróżniała od innych whisky. Ponieważ tutaj mamy, mimo że to jest też whisky leżakowa na beczkach po bourbonie, ta 16 jest jednak słodsza i trochę bardziej wpasowuje się w takie moje wyobrażenie tego, jak powinny smakować whisky ze Speyside. Natomiast tamta troszeczkę, ta 14 przełamywała trochę konwenanse i była dzięki temu trochę po prostu ciekawsza, wydaje mi się. Także 16 w porządku opcja, natomiast czy dawałbym jej złote medale na konkursach, to może jednak niekoniecznie. Wydaje mi się, że 14 jest trochę jednak ciekawszą opcją. Tutaj więcej wydaje mi się być dębiny i trochę więcej takiego wpływu jednak drewnianego, natomiast tam mieliśmy do czynienia z whisky, która była bardzo mocno prowadzona przez spirytus, bardzo mocno prowadzona przez samą jakość tego alkoholu, który w tych beczkach leżał. Także tam to było, wydaje mi się, po prostu trochę ciekawsze. Także, to tyle, co mam dla Was na dzisiaj. Pozdrawiam, mówię do Was, Smurkonesur.